Cześć, witam wszystkich serdecznie. Bardzo miło, że znalazłem się w takim fajnym gronie dzisiaj. Tym bardziej mi miło, że mało brakowało, żebym się nie dotarł, bo od rana miałem duże problemy ze zdrowiem. Ale może nie będę tracił swojego czasu dzisiaj na to. Karol miał fajny temat, bo Revoluta wszyscy znacie. Z Lendy może być trochę gorzej, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie wiem, czy mam kontynuować prezentację po 8 sekundach Karola. Z tym kredytem hipotecznym jest trochę gorzej, trochę dłużej to trwa. Ja wam opowiem o tym, jak to wygląda, jeśli chodzi o te kredyty hipoteczne w Polsce i na świecie. Na początek dwa słowa odnośnie skąd moje doświadczenie i dlaczego to ja wam opowiadam o kredytach dzisiaj, bo tak jak mówię, marka Lendy może nie być wam znana. Jestem osobą, która ma 15-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o technologię, 8-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o kredyty. Lendy to jest tak naprawdę dziecko tego 8-letniego doświadczenia, które stworzyliśmy razem z grupką przyjaciół. Lendy to są trzy takie podstawowe nasze działalności. Pierwsza to jest fakt, że Lendy jest właścicielem i autorem produktu, z którego dzisiaj korzysta 70% pośredników finansowych w Polsce. 9 na 10 firm doradztwa finansowego, przepraszam, dzisiaj pośredników finansowych, właśnie korzysta z naszego rozwiązania do wyszukania produktu dla swoich klientów, do sprawdzenia zdolności kredytowej we wszystkich bankach i procesowania tych produktów kredytowych w banku. Poza tym, że jesteśmy firmą, która dostarcza w modelu abonamentowym soft dla pośredników finansowych, jesteśmy także pośrednikiem kredytów offline. Czyli jesteśmy po prostu firmą, która przy pomocy swoich 100 doradców w Polsce pomaga pozyskać finansowanie w postaci kredytów hipotecznych. I z jednej i drugiej nogi, przy pomocy obecnego tutaj Michała Jaskulskiego, którego pewnie część z was już zna ze świata startupów, stworzyliśmy pierwszego w Polsce eksperta kredytowego online, czyli połączyliśmy nasze doświadczenie z softem, połączyliśmy naszą wiedzę w kontekście bycia pośrednikiem kredytów offline i przenieśliśmy się do internetu z całym procesem. I teraz pierwsze podstawowe pytanie to jest, dlaczego my się tym w ogóle zajmujemy i dlaczego kredyty hipoteczne idą w stronę online'u. Tutaj macie zdefiniowany problem tak naprawdę, z którym boryka się nie tylko Polska, ale tak jakby cały świat, tak? Czyli wszyscy kredytobiorcy. Okazuje się według badań jednego z takich popularniejszych dzienników w Wielkiej Brytanii, Daily Mail, że 40% respondentów, a grupa była 10 tysięcy odbiorców, stwierdziła, że najbardziej stresującym doświadczeniem w ich życiu był zakup lub sprzedaż nieruchomości. Zestawienie jest o tyle ciekawe, że okazuje się, że jest to bardziej stresujące dla ludzi niż zwolnienie z pracy, bycie obrabowanym, czy tutaj pozycja numer 4, wręcz śmierć bliskiej osoby. 33%, czyli 1/3 z ankietowanych uroniła co najmniej jedną łzę w trakcie tego procesu sprzedawania swojej nieruchomości. No i teraz pytanie, jakie są powody tego, że ten proces jest taki stresujący dla tych ludzi, tak? I okazało się, że z 5 najważniejszych powodów, 4 to są powody stricte związane z finansami. Pierwszy powód to jest tak naprawdę ryzyko niepowodzenia, czyli mamy nieruchomość, znaleźliśmy sobie swoje wymarzone 4 kąty, ale czekamy miesiąc, 4 tygodnie do 6 tygodni na to, żeby bank zaakceptował nam możliwość finansowania, żebyśmy mogli tą nieruchomość kupić. Oczywiście, jeżeli wspieramy się kredytem, a jak wiadomo na rynku polskim ponad 50% transakcji jest wsparta z tym finansowaniem zewnętrznym. Drugi problem, długotrwałe zobowiązanie. Kupując nieruchomość przy dzisiejszych niskich stopach procentowych w Polsce, sami wiecie, jak te wartości nieruchomości rosną. Dzisiaj są to kwoty rzędu 500-700 tysięcy, które po 30 latach rosną nawet do miliona. Czyli kolejna ważna decyzja w życiu, duża kwota, dość stresująca sprawa.
Poza tym ilość dokumentów do uzupełnienia, czas potrzebny na dopełnienie formalności, trzeba latać do księgowej, do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego. Nie wiem, ilu z was brało kredyt hipoteczny? Duża grupa z was jakiś kredyt hipoteczny do tej pory? Okej, okay. Nie jest to chyba tyle użytkowników, co użytkowników Revoluta, ale okej. Okay. Dlaczego tak to wygląda dzisiaj? Wygląda to w ten sposób z uwagi na proces. Tak wygląda proces w offline właśnie, gdzie zaczynamy szukać nieruchomości, nie mając w ogóle świadomości, ile jesteśmy w stanie dostać kasy z banku. Tak? I to jest pierwszy problem, że rozpoczynamy swoją ścieżkę po szukaniu nieruchomości, nie mając świadomości, na co tak naprawdę nas stać. To jest problem pierwszy. Drugi problem. Jeżeli już znajdziemy sobie nieruchomość, zastanawiamy się, w jakim banku skorzystać z kredytu, w którym banku jesteśmy w stanie ten kredyt najtańszy pozyskać. Tu jest o tyle problem, że z jednej strony tych banków jest bardzo dużo. Mamy 16 takich głównych banków komercyjnych w Polsce plus 400 ponad banków spółdzielczych. Odwiedzenie każdego to jest dość problematyczna sprawa. Możemy skorzystać z pośredników finansowych, owszem. Jeśli chodzi o pośredników finansowych, ponad 50% dzisiaj ludzi korzysta w Polsce przy kredytowaniu właśnie z usługi pośredników finansowych. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii w 2009 było 50%, dzisiaj już ponad 70% korzysta z pośredników finansowych. Ale znowu, mamy problem tego typu, że dzisiaj pośrednik finansowy też nie zawsze cieszy się taką wiarygodnością. W sensie ludzie boją się, że jeśli wybiorą się do pośrednika finansowego, który uzyskuje tak naprawdę wynagrodzenie prowizyjne od sprzedanego produktu, że to nie będzie najlepszy biznes dla klienta, tylko być może dla osoby, która doradza w kontekście wyboru konkretnego banku. Kolejne rzeczy w ramach procesu, no to oczywiście konieczność dostarczenia ogromnej ilości dokumentów, czyli właśnie Urząd Skarbowy, zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS-u, PIT-y, nie PIT-y, jest tego naprawdę dużo. Dużo czasu na to tracimy, jest to stresujące. I dzisiejsza ścieżka wygląda w ten sposób, że tak naprawdę po znalezieniu nieruchomości, uzupełniając wszystkie dokumenty do banków, dzisiaj zdecydowana większość banków wymaga znalezienia nieruchomości, zanim uzyskamy decyzję finansową, okazuje się po 4-6 tygodni, że albo jest negatywna decyzja, albo pozytywna. Jeżeli negatywna, no to straciliśmy kupę czasu, jesteśmy z tego tytułu niezadowoleni. I to jest tak naprawdę powód, dla którego ten proces w dużej mierze przynosi się dzisiaj do internetu. Proces nie bardzo zmienia się w kontekście tego, co widzieliście przed chwilą, tylko wiele rzeczy dzieje się równolegle dzisiaj na świecie. Dzięki technologii tak naprawdę. Dzięki technologii już dzisiaj, przed wyborem tak naprawdę, przed szukaniem konkretnej nieruchomości, możemy zbadać sobie zdolność kredytową, możemy wiedzieć, czy i w jakim banku, jaką kwotę jesteśmy w stanie uzyskać. Druga sprawa, jeśli chodzi o decyzję kredytową. Mamy prescoring, jesteśmy w stanie w jednym miejscu w internecie zobaczyć oferty wszystkich usługodawców, jesteśmy w stanie je rzetelnie porównać według zunifikowanego modelu, jesteśmy w stanie dzięki machine learningowi, dzięki informacjom na temat przeszłych jakby decyzji i pomocy ekspertów kredytowych dzisiaj, jesteśmy w stanie doradzić temu klientowi, jaka opcja jest dla niego najciekawsza. Mało tego, zamiast zbierania danych, coś co się dzisiaj dzieje w Australii już dzięki open bankingowi, dzięki rekomendacji, która wchodzi PSD2 tutaj, jesteśmy w stanie też zamiast dostarczać dokumenty, lada chwila będziemy mogli wiele informacji ściągać w kontekście analizy finansowej bezpośrednio z banków, co również uprości ten proces. Tak? Trzeba pamiętać, my mamy świadomość, cały świat ma tą świadomość, że dzisiaj wzięcie kredytu hipotecznego w pełni w procesie online jest na tyle problematyczne, że zawsze jest jeszcze wsparcie eksperta, czy to przez telekonferencje i w tym procesie również to ma miejsce we wszystkich rozwiązaniach, o których za chwilę jeszcze wspomnę. Proces online. Rocket Mortgage w Stanach Zjednoczonych potwierdza, że ten proces się sprawdza. To są statystyki tak naprawdę z 2016 roku. Rocket Mortgage jest największym graczem, jeśli chodzi o rynek amerykański. Na tym rynku
Ponad 7% kredytów było hipotecznych udzielonych w pełni w online dzięki Rocket Mortgage. Znaczy 7% z ich portfela tak naprawdę, czyli praktycznie kwota łącznego wolumenu na 7 miliardów dolarów. Natomiast w 98% użytkownicy korzystali w dużej części procesów z platformy kredytowej stworzonej przez właśnie Rocket Mortgage. Czyli to też pokazuje, że ci ludzie jakby migrują, ludzie w sensie kredytobiorcy migrują do internetu, szukają tych informacji w internecie, dużą część tego procesu w internecie realizują. Poza Rocket Mortgage tutaj jest kilka takich najciekawszych, największych projektów, jeśli chodzi o kredyty na świecie. Warto tutaj zwrócić uwagę na pewno na pośredników, na grupę pośredników finansowych. Pośredników w rozumieniu takim, że oni przekierowują klientów do konkretnych banków. Tutaj mamy Habitat, Russell, które są największymi graczami na rynku brytyjskim. Mamy też ciekawe Mojo i Husky, które z kolei charakteryzują się tym, że uruchomiły swoje usługi w formie chatbotów. Pierwsza wersja Mojo była uruchomiona na Facebook Messengerze. Jest to po prostu forma zbierania informacji tak naprawdę, jaką pozyskują celem lepszego doboru produktów dla klienta i przepracowania go w kontekście kredytowym. Poza brokerami mamy grupę Digital Lending, czyli grupę, która po prostu upraszcza ten proces w ten sposób, że pożycza czy to własną kasę, czy kasę pozyskaną od inwestorów. Tutaj jest trochę mniej regulacji, łatwiej im to robić, ten proces jest bardziej elastyczny, no ale niemniej jednak też sam model scoringowy jest troszeczkę bardziej zaostrzony, no bo tutaj inwestujemy kasę pozyskaną bardzo często od inwestorów prywatnych. Loan Delphin, produkt australijski, aukcje kredytowe. Coś, co kiedyś w Polsce byliśmy, można powiedzieć, pierwsi od nich, w sensie takim, że było rozwiązanie Proferto, które robiło coś podobnego. Nie byliśmy do końca, jeśli chodzi o nasz rynek, gotowi na to. Było bardzo dużo danych do zebrania, żeby te procesy były możliwie, żeby te produkty były możliwie szczegółowo i dokładnie porównane. Dzisiaj to samo robi na rynku australijskim właśnie Loan Delphin. Ciekawy projekt, też polecam, żeby sobie sprawdzić. No i grupa wyjadaczy takich, jeśli chodzi o rynek amerykański i brytyjski. To są platformy, to jest Blend, Rustify, DPR, Mortgage Hippo. Blend tutaj największy z nich zdecydowanie, rynek amerykański. Blend dzisiaj ma wycenę ponad 500 milionów dolarów. Jest to platforma, która robi to samo, co znaczy umożliwia tak naprawdę działanie tym pośrednikom typu Habito, Trustle, Mojo czy Rocket Mortgage w ten sposób, że oni po stronie banku, czyli tak jakby na backendzie, pomagają wdrażać nowe technologie celem przyspieszania całego procesu. Tak? Czyli Habito i reszta ekipy, że tak powiem, zbiera dane od użytkownika w możliwie najprostszy sposób, sugerując mu pewne rozwiązania, czy który bank wybrać. Z kolei Blend, Rustify czy DPR dbają o to, żeby po stronie banków przyspieszać te procesy kredytowe i upraszczać. Okej, jak to wygląda, jeśli chodzi o rynek polski? Na rynku polskim mamy to szczęście, że jesteśmy pierwsi, jeśli chodzi o eksperta kredytowego online. Tak jak mówiłem, jest on zbudowany na bazie A, naszego softu dla rynku B2B, z którego dzisiaj korzysta zdecydowana większość ekspertów kredytowych w Polsce. B, z uwagi na nasze doświadczenie w kontekście bycia pośrednikiem finansowym offline. To, co dzisiaj możemy zrobić versus to, co robią rozwiązania za granicą. Sprawdzamy zdolność kredytową klienta w kilka minut. Dokładnie analizujemy oferty kredytowe wszystkich banków, wszystkie koszty ubezpieczenia, koszty konta, różne zależności tego typu. Dodatkowo to, co nas odróżnia od rozwiązań zagranicznych, potrafimy rekomendować najlepszą ofertę, czyli w przypadku kredytów hipotecznych nie tylko to, gdzie kredyt ma znaczenie, ale też jak go skonfigurujemy. Czy weźmiemy go na 5 lat, 15 czy na 20. Nasze algorytmy dzisiaj, rozmawiając z klientem, są w stanie ustalić jakby, co jest dla niego istotne i zaproponować przeliczenie produktu w taki sposób, żeby było zgodne z tym, co ten
klient potrzebuje. Dodatkowo umożliwiamy wypełnienie wniosków online, czyli zabieramy dużą część pracy tej offline'owej, która była problemem dla ludzi działających dzisiaj w offline'ie w 100%, czyli korzystających z pośredników finansowych. Plus, jeśli są faktycznie problemy, no to asystujemy grupą naszych 160 doradców. Jakie kroki, mogę jeszcze 15 sekund? Jakie kroki kolejne? Integracja z bankami. Dzisiaj, tak jak Karol wcześniej wspominał, nie jest to takie proste, jeśli chodzi o banki polskie. Nie są one przygotowane do integracji w wielu przypadkach, aczkolwiek my dzisiaj z ośmiu największych graczy, z czwórką tak naprawdę w tym roku przystąpiliśmy do integracji i za chwilę te procesy jeszcze przyspieszą, jeśli chodzi o naszego eksperta kredytowego online. Open banking, ogromna szansa, nie tylko dla nas, dla całego rynku rozwoju, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Jest mnóstwo danych, które trzeba do tej maszynki wrzucić, żeby te wyniki były możliwie precyzyjne. Open banking jest kluczem, który pozwoli nam w dużej mierze ten proces zdigitalizować. No i w tym roku też do połowy roku chcemy uruchomić kredyty gotówkowe, poza tym, że w ramach naszego eksperta będzie możliwość zaciągnięcia zobowiązania hipotecznego, będą też produkty gotówkowe. To tyle. Dziękuję za uwagę bardzo. Dzięki. Michał Petes, Lendi. I pytania z sali. Hej, gdybyś mógł nam powiedzieć, na jakich danych opieracie scoring i z jakich partnerów korzystacie a propos badania zdolności kredytowej? Z jakich partnerów korzystamy? Tak. Mógłbyś mi wytłumaczyć bardziej? Skąd bierzecie dane, żeby określić zdolność kredytową? Tak. Dane, właściwie to jest tak, że z jednej strony na danych deklaratywnych użytkownika i na podstawie tych danych deklaratywnych mamy od banków informacje na temat polityki ryzyka w rozumieniu parametrów DTI, DI, czyli parametrów, które wpływają, pokazują relacje środków, jakie gromadzimy versus to, na ile możemy sobie pozwolić w konkretnym banku, a z drugiej strony kwestia integracji, tak? Czyli tak naprawdę po API wysyłamy informacje do banku, dostajemy informację zwrotną, że przy podaniu takich parametrów zdolność kredytowa jest taka, co wyświetlamy potem u nas w systemie. Cześć, mógłbyś powiedzieć coś więcej, rozwinąć tak jakby tą myśl, że umożliwiacie wypełnianie wniosków online. Czy to znaczy, że jesteście zintegrowani z tymi 16 bankami i przez waszego eksperta online można złożyć wniosek kredytowy już bezpośrednio w banku? Już ci mówię, jasne. To wygląda w ten sposób, że dzisiaj w zależności od banków jest tak, że my stworzyliśmy specjalnie z uwagi na to, że u nas te banki jeszcze nie są tak w 100% rozwinięte jak na rynkach zagranicznych, to w niektórych bankach nasza aplikacja nanosi wszystkie informacje na wnioski papierowe do konkretnego banku i potem za pomocą skanów można to w ramach systemu załącza się skany i przesyła się te dokumenty do banku. I to jest część banków, a w drugiej części banków wysyłamy te dane właśnie przez API bezpośrednio do systemów bankowych. Jeszcze jedno pytanie. Jeżeli macie taką ekspertyzę w kredytach hipotecznych, to dlaczego chcecie wchodzić w kredyty gotówkowe, a nie na przykład skalować to na inne kraje? Wiesz co, no, dzisiaj jesteśmy skupieni dość mocno na naszym rynku tutaj rodzimym i nie tylko mamy kredyty gotówkowe, ale mamy też kredyty hipoteczne, kredyty firmowe. To są narzędzia, które już dla tej części B2B są stworzone. Teraz po prostu przerabiamy je na bardziej użyteczne dla klientów B2C. Stąd jakby najbliższy kierunek to jest to. Następnie planujemy, mamy po wprowadzeniu pewnych regulacji chcielibyśmy wyjść na rynki zagraniczne.